Niepokój panował na małej uliczce w Memfisie, przy której mieszkał stary wezyr Bagej. Poprzednik Pazera uchodził za człowieka nieustępliwego i surowego, nieczułego na pochlebstwa. Kiedyś był geometrą i nie cierpiał niedokładności. Wyniosły i sztywny rządził swoim podwładnym żelazną ręką. Zużywszy się w pracy, poprosił Ramzesa o zwolnienie z funkcji. Chciał zakosztować spokojnej emerytury w małym miejskim domku. Faraon, obserwujący uważnie karierę Pazera i jego spory z niektórymi władzami, postawił na autentyczność i umiłowanie prawdy młodego sędziego, by udaremnić spisek, którego ofiarą stałby się Egipt. Bagej, któremu brakło już sił do walki, poparł ten wybór. Uznawszy, że Pazer okazał się absolutnie nieprzekupny, prowadząc śledztwo i w nieposzlakowany sposób wypełniał funkcję sędziego, postanowił go wesprzeć. Małżonka Bageja, niezbyt przystojna brunetka, zawiadomiła sąsiadów, że pogorszył się stan zdrowia męża. Zwykle wstawał rano, spacerował po wielkim mieście i wracał do domu na obiad. Tego ranka skarżył się na okropny ból nerek. Mimo nalegań żony odmówił wezwania lekarza, przekonany, że ból sam ustąpi. Ponieważ tak się nie stało, uległ namowom. Mieszkańcy ulicy gromadnie zachwalali 1001 sposobów leczenia, oskarżając tyleż demonów o cierpienie starego wezyra. Umilkli, gdy ujrzeli Neferet, naczelnego lekarza królestwa. Urzekająco piękna, w długiej lnianej sukni, przybyła na miejsce z osiołkiem zwanym Wiatrem, który niósł na grzbiecie jej lekarską torbę. Przebijając się przez tłum, osioł zmierzał spokojnie wprost do domu Bageja. Przystanął przed właściwymi drzwiami, a niewiasty sąsiedztwa wychwalały coraz bardziej popularną Neferet. Młoda kobieta spieszyła się, więc na komplementy odpowiadała tylko uśmiechem. Małżonka Bageja wydawała się rozczarowana. Oczekiwała lekarza, a nie tej nazbyt uwodzicielskiej istoty. Nie powinna się była fatygować. Twój małżonek bardzo pomógł mojemu w trudnych czasach. Jestem mu za to głęboko wdzięczna. Neferet weszła do piętrowego białego domku. Minęła ponury przedpokój, niczym nieozdobiony i postępując za matroną, weszła na schody prowadzące na piętro. Bagej leżał w źle wywietrzonym pokoju o dawno niemalowanych ścianach. – To ty? – zawołała na widok Neferet. – Twój czas jest zbyt cenny dla… – A nie wyleczyłam cię kiedyś? – Ocaliłaś mi życie. Bez twojej interwencji zabiłby mnie moja żyła zwrotna. – Już mnie ufasz? – Oczywiście, że ufam. Bagej wyprostował się, oparł o ścianę i spojrzał na żonę. – Zostaw nas samych. – Niczego nie potrzebujesz? – Matrona niechętnie wyszła, ciężko stąpając. Neferet zbadała puls pacjenta w różnych miejscach, spoglądając na wodny zegarek, który nosiła na ręce, by obliczyć czas, reakcję poszczególnych organów i ich własny rytm. Potem wysłuchała głosu serca pacjenta, sprawdziła cyrkulację ciepła i zimna. Bagej był spokojny, niemal obojętny. – Jaka jest twoja diagnoza? – zapytał. – Chwileczkę. Neferet posłużyła się cienkim, ale silnym sznurkiem, na którego końcu wisiał kawałek granitu i przesuwała to wahadło nad różnymi częściami ciała chorego. Dwukrotnik granit zatoczył szerokie koło. – Bądź szczera – zażądał były wezyr. – To choroba, którą znam i którą będę leczyć. – Nadal masz opuchnięte nogi? – Tak, dosyć często. Moczę je w letniej osolonej wodzie. – To przynosi ulgę? – Ostatnio niezbyt trwałą. – Twoja wątroba znów jest przytkana… Za gęstą krwią. Zbyt tłusta dieta, prawda? Żona ma swoje przyzwyczajenia. Już za późno je zmieniać. Pij więcej cykorii i napar z przestępu. Soku fig, soku z winogron, kwiatów persei i sykomory. Trzeba zwiększyć ilość moczu. Zapomniałem o tym środku. Istnieje i inne schorzenie. Jestem tego pewien. Spróbuj wstać. Bagej podniósł się z trudem. Neferet podsunął mu drewniane krzesło z oparciem i głębokim siedzeniem, na którym leżał pled spleciony ze sznurków we wzór rybich ości. Dawny wezyr opadł na nie ciężko, a mebel jęknął pod jego ciężarem. Neferet znów posłużyła się wahadełkiem. Masz początki degeneracji nerek. Będziesz musiał wypić 4 razy dziennie mieszankę wody, piwnych drożdży i soku ze świeżych daktyli. Przechowuj ją w zwykłej wazie z wypalanej gliny, zamkniętej glinianym korkiem i przykrytej kawałkiem materiału. To środek prosty, ale skuteczny. Nie działa szybko i jeśli będziesz miał trudności z oddawaniem moczu, zaraz mnie wezwij. Będę ci zawdzięczać nowe wyleczenie. Na pewno nie, jeśli ukrywasz przede mną część prawdy. Skąd to podejrzenie? Odczuwam twój głęboki niepokój i muszę ustalić jego przyczynę. Jesteś niezwykłym lekarzem, Neferet. Zechcesz mi oświecić? Bagej wahał się.
Wiesz, że mam dwoje dzieci. Syn przysparza mi wielu zmartwień, ale wydaje się, że ceni swoje zajęcie kontrolera wypalanych cegieł. Córka, Wezer spuścił wzrok. Córka krótki czas przebywała w świątyni, ale znudziły ją rytuały. Została rachmistrzynią na farmie, a właściciel jest z niej zadowolony. Ją oceniasz surowo? Przeciwnie. Szczęście moich dzieci jest najważniejsze. Dlaczego nie uszanować ich wyboru? Ona chce założyć rodzinę, do czego ją zachęcam. Więc co stoi na przeszkodzie? To idiotyczne i żałosne. Pod wpływem złych doradców córka wytacza mi proces, by przed czasem otrzymać należny jej spadek. A cóż mogę jej dać oprócz tego domu? Nie mam żadnego środka na tę chorobę, ale znam kogoś niewątpliwie kompetentnego. Zuch żebrał o coś słodkiego. Pazer ustąpił. Siedzący na wygodnym krześle Bagaj pilnował, by zawsze znajdować się w cieniu parasola. Były Wezyr lękał się słońca. Macie za duży ogród. Nawet z pomocą fachowych ogrodników. Ileż to kłopotu. Wolę mój mały domek w mieście. Pies i osioł doceniają przestrzeń. Jak upływają pierwsze dni Wezyra? Zadanie wydaje mi się trudne. Rytuał intronizacji ostrzegał. Ta praca jest bardziej gorzka niż żółć. Jesteś młody, więc nie przeskakuj etapów. Masz czas się uczyć. Pazer miał ochotę mu wyznać, że bardzo się myli. Im mniej panuje nad sytuacją, tym bardziej zagrożona jest równowaga kraju. Nie ogarnia cię czarnowidztwo? Ponad połowa naszych rezerw cennych metali została roztrwoniona, wyjaśnił Pazer. Ponad połowa? To niemożliwe. Nie wykazały tego moje ostatnie kontrole. Beltram wykorzystał wszystkie absolutnie zgodne z prawem środki administracyjne, aby przetransferować znaczną część skarbu za granicę. Z jakim uzasadnieniem? Zapewnienie pokoju z naszymi sąsiadami i wasalami. Zręczny argument. Powinienem był okazać większą nieufność temu parweniuszowi. On wprowadził w błąd całą hierarchię. Pragnienie odniesienia sukcesu, zażarta praca, chęć służenia krajowi. Kto by nie uwierzył w jego szczerość? Trudna lekcja. Bagaj zdawał się przybity. Teraz mamy już świadomość niebezpieczeństwa. Masz rację, przyznał był Wezyr. Oczywiście nikt nie zastąpi twego zamordowanego mistrza, mędrca Branira, ale może mógłbym ci jakoś pomóc. Własna pycha kazała mi wierzyć, że szybciej ogarnę cały kształt mojej funkcji, ale Beltram zatrzasnął przede mną wiele drzwi. Boję się, że moja władza jest tylko pozorna. Jeśli przekonają się o tym podwładni, sytuacja stanie się nie do zniesienia. Jesteś wezyrem, musisz rządzić. Ludzie Beltrana będą blokować moje decyzje. Musisz obejść przeszkodę. Ale jak? W każdej z oficjalnych służb jest jakiś ważny i doświadczony człowiek. Niekoniecznie najbardziej utytułowany. Znajdź go i na nim się wspieraj. W ten sposób zrozumiesz subtelności różnych mechanizmów administracji. Były wezyr podał mu nazwiska i szczegóły. Bądź bardzo skrupulatny, zdając sprawę ze swoich działań faraonowi. Ramzes Wielki to bardzo przenikliwa inteligencja, a każdy, kto spróbuje go oszukać, przegra. W razie jakichś trudności chciałbym się z tobą naradzić. Zawsze będziesz mile widziany, nawet jeśli moja gościnność nie będzie tak wystawna jak twoja. Bardziej liczy się serca niż pozory. Twoje zdrowie się poprawiło? Twoja żona to doskonały lekarz, ale ja bywam nieposłusznym pacjentem. Dbaj o siebie. Jestem już trochę zmęczony. Pozwoli, że odejdę. Zanim cię odprowadzę, muszę wyznać, że spotkałem się z twoją córką. Ach, więc wiesz. Neferet prosiła, żebym interweniował. Nic mi tego nie zabraniało. Bagaj wyglądał na niezadowolonego. Tu nie chodzi o przywilej, nalegał Pazer. Dawny wezyr zasługuje na względy. Do mnie należało rozwiązanie tego konfliktu. Jak zareagowała moja córka? Proces się nie odbędzie. Ty zachowasz swój dom, a ona zbuduje własny dzięki pożyczce, której ja będę gwarantem. Spełnione zostanie jej najgorętsze pragnienie i w waszej rodzinie znów zapanuje harmonia. A ty niebawem zostaniesz dziadkiem. Surowość Bagaja znikła. Z trudem hamował wzruszenie. Wezyrze Pazerze, dostarczyłeś mi wiele radości. To bardzo niewiele w porównaniu z twoją pomocą. Wielki targ w Memfisie był codziennym świętem. Wymieniano tu tyleż opinii co towarów. Handlarze, wśród których były też niezmiernie pyskate kobiety, mieli do dyspozycji stałe miejsce, gdzie uprawiano handel wymienny, wzbogacany mimiką i gadaniem. Choć gwar niekiedy narastał, transakcje zawsze kończyły się dobrze. Szef policji w towarzystwie swego pawiana chętnie przechadzał się po wielkim placu.
Obecność zabójcy ograniczała kradzieże, a jego pan nadstawiał ucha, by uchwycić ułamki rozmów, będących odbiciem stanu ducha ludności, a także, posługując się kodem, dyskretnie zbierał informacje od swoich informatorów. Ten przystanął przed sprzedawcą konserw. Szukał gęsi patroszonej do pieczenia, suszonej i zasolonej w specjalnym naczyniu. Siedzący na macie kupiec nie podniósł głowy. Jesteś chory? Gorzej. Okradziono cię. Spójrz na mój towar, to zrozumiesz. Naczynia wytwarzane z glinki ze środkowego Egiptu, zdobione girlandami kwiatów i malowane na ostry niebieski kolor, których używano do przechowania żywności, były szczególnie cenione. Kemp przyjrzał się napisom. Woda, wino, ale żadnego mięsa. Nie dostarczono mi towaru, wyznał handlarz. To prawdziwa katastrofa. A wyjaśnienie? Żadnego. Przewoźnik podróżował bez towaru. Nigdy jeszcze nie spotkała mnie taka katastrofa. Innych także? Wszystkich. Niektórzy sprzedawali resztki zapasów, ale do nikogo nie dotarło nowe zaopatrzenie. Może to zwykłe spóźnienie. Jeśli jutro nie dostarczą nam towaru, obiecuję, że będą rozruchy. Kemp potraktował incydent z całą powagą. Nikt bogaty czy biedny nie przystałby na taki zamęt. Zamożni potrzebowali mięs na swoje bankiety, najskromniejszej suszonej ryby. Dlatego też Nubijczyk udał się do składu, gdzie centralnie gromadzono pojemniki z mięsem. Człowiek odpowiedzialny za skład przyglądał się Nilowi, założywszy ręce za plecami. Co się dzieje? Żadnej dostawy od tygodnia. I nie zawiadomiłeś o tym? Oczywiście, że zawiadomiłem. Kogo? Urzędnika, któremu podlegam, przełożonego peklowania. Gdzie mogę go znaleźć? W jego pracowni, nieopodal rzeźni świątyni Ptacha. Rzeźnicy dyskutowali, popijając lekkie piwo. Zwykle skubali gęsi i kaczki wiszące na długiej żerdzi, patroszyli je, solili i wkładali zakonserwowane do wielkich naczyń z etykietami. – Dlaczego nie pracujecie? – zapytał Kem. – Mamy zwierzęta i naczynia, ale nie mamy soli – odrzekł jeden z nich. – Nie wiemy nic więcej, musisz się zwrócić do przełożonego. Kierownik zakładu solenia był niskim, krągłym, prawie łysym mężczyzną i właśnie grał w kości ze swoim asystentem. Pojawienie się szefa policji, jego groźnego pawiana, odjęło mu ochotę do zabawy. – Ja nie jestem winny – oświadczył drżącym głosem. Czyżbym cię oskarżył? No skoro tu jesteś, czemu nie dostarczyłeś rzeźnikom soli, której potrzebują? Bo jej nie ma. Wytłumacz się. Mam dwa źródła zaopatrzenia. Dolinę Nilu i oazy. Po wielkich letnich upałach piana boga Seta twardnieje na ziemi przy rzece. Ziemia pokrywa się białym całunem. Ponieważ ta sól zawiera ogień niebezpieczny dla kamieni świątyń, szybko się ją zbiera i gromadzi. W Memfisie wykorzystujemy także sól zbieraną w oazach, bo produkujemy dużo konserw, a dzisiaj już wcale. Dlaczego? Opieczętowano składy soli z Nilu, a nie docierają do nas karawany z oaz. Kemp pospieszył do wezyra, którego biuro oblegały z 10 rozgniewanych wysokich urzędników. Każdy próbował przekrzyczeć sąsiada, a zamiast rozmów rozbrzmiewała żałosna kakofonia. Wreszcie na zdecydowany rozkaz pazera zaczęli wypowiadać się kolejno. Płaci się tę samą cenę za skórę surową, co za wyprawioną. Rzemieślnicy grożą, że przerwą pracę, jeśli wezer nie wkroczy i nie przywróci różnic. Nie dość, że motyki dostarczone rolnikom z majątku bogini Hator mają defekty albo są słabe, to jeszcze są dwa razy droższe, 4 debeny zamiast 2. Parę najskromniejszych sandałów wycenia się na 3 debeny, trzykrotną wartość normalnej ceny, a nie mówią o bardziej luksusowych produktach. Owca to dziś 10 debenów zamiast 5, duży wód 200 zamiast 100. Jeśli to szaleństwo potrwa dłużej, nie zdołamy się wyżywić. Udziec z byka także jest nieosiągalny, nawet dla bogaczy. Nie mówię o naczyniach z brązu czy miedzi. Jutro trzeba będzie oddać całą garderobę, żeby kupić jedną sztukę. Pazer wstał. Uspokójcie się, proszę. Wezyrze Egiptu, ten skok cen jest nie do zniesienia. Zgadzam się, ale kto go uruchomił? No przecież ty sam. Czy dyrektywy, które dotyczą tej sprawy, opatrzone są moją pieczęcią? Nie, ale mają pieczęć podwójnego Białego Domu. A czy kiedykolwiek widziano, wezer żył w niezgodzie ze swoim ministrem ekonomii? Pazer zrozumiał punkt widzenia swoich rozmówców. Beltram zastawił zręczną pułapkę sztuczną inflacją. Niezadowolenie ludności, oskarżenie wezyra. Popełniłem błąd i zaraz go naprawię. Przygotujcie tabele zgodne z normami cen, a ja je podpiszę. Przesadne przekroczenia cen będą karane. Czy nie należałoby zmienić wartości debena? To niepotrzebne. Kupcy będą się skarżyć, wzbogacili się dzięki temu błędowi. Ich dobrobyt nie wydaje mi się zagrożony. Pospieszcie się, proszę. Posłańcy ogłoszą jutro w miastach i wioskach moje decyzje.
Wysocy urzędnicy skłonili się i rozeszli. Kem przyglądał się wielkiemu gabinetowi zastawionemu półkami, które uginały się pod ciężarem papierosów i tabliczek. Jeśli dobrze rozumiem, ocenił Nubijczyk, ocaliliśmy się w ostatniej chwili. Dowiedziałem się o tym wczoraj wieczorem, wyznał Pazer, i pracowałem całą noc, żeby zatamować tę niszczącą falę. Beltram chce rozgniewać wszystkich, pokazać, że to ja prowadzę niszczącą politykę, a faraon już nie panuje nad krajem. Teraz unikniemy katastrofy, ale on powtórzy zabieg, faworyzując pewne zawody. Jego celem jest podzielenie społeczeństwa, przeciwstawienie bogatych biednym, sianie nienawiści i wykorzystywanie tej negatywnej energii dla własnych celów. Potrzebna nam jest nieustanna czujność. Przynosisz dobrą wiadomość? Chyba nie. Nowy dramat. Nie dostarczają już soli. Pazer zbladł. Bo ludności mogło zabraknąć konserw, mięsa i suszonej ryby, najpowszechniejszych artykułów spożywczych. A przecież zbiór wydał się bogaty. Na bramach spichrzów solnych położono pieczęcie, więc chodźmy je zdjąć. Pieczęcie należały do podwójnego białego domu. W obecności Kema i dwóch pisarzy Wezer je złamał. Natychmiast zredagowano dokument z datą i podpisem. Przełożony spichrza solnego sam otworzył drzwi. Jaka tu wilgoć! Ta sól była źle zebrana i źle przechowywana, stwierdził Kem. Zamoczono ją zbutwiałą wodą. Niech ją przefiltrują, nakazał Pazer. Nie ocaleje prawie nic. Rozgniewany Pazer zwrócił się do przełożonego. Kto zniszczył ten sól? Nie wiem. Kiedy Beltram ją oglądał, uznał, że nie nadaje się do spożycia ani konserwowania żywności. Zgodnie z przepisami sporządzono protokoły. Pod przenikliwym spojrzeniem pawiana mężczyzna drżał ze strachu, ale naprawdę nie wiedział nic więcej. Służby zajmujące się handlem z oazami stanowiły przybudówkę urzędu państwowego, który zajmował się stosunkami z obcymi krajami. Choć oazy od czasów pierwszych dynastii należały do terytorium egipskiego, dla mieszkańców Doliny Nilu pozostawały odległymi, tajemniczymi krainami. Produkowały jednak sodę, niezbędną dla higieny i mumifikacji, a także doskonałą jakościową sól. Karawany osiołków pokonywały szlaki, niosą ciężkie i cenne ładunki. Na czele tych służb stał były tropiciel beduńskich rabusiów. Miał pomarszczoną, spaloną słońcem twarz, kwadratową głowę, wydatny tors i znał cenę wysiłku i niebezpieczeństw. Zaniepokoiła go obecność pawiana. Weźcie to zwierzę na smycz, jest niebezpieczny, gdy się rozjuszy. Zabójca jest zaprzysiężony, odpowiedział Kem. Interesuje się tylko przestępcami. Przełożony oaz poczerwieniał na twarzy. Nikt nigdy nie podał w wątpliwość mojej uczciwości. A czy przypadkiem nie zapomniałeś pozdrowić wezyra Egiptu? Mężczyzna skłonił się sztywno. Ile soli masz w magazynach? Niewiele. Już od kilku tygodni osiołki z oaz niczego nie dowoziły, ani tu, ani do Teb. I to cię nie zdziwiło? Sam wydałem rozkaz przerwania wszelkiego handlu. To twoja własna inicjatywa? Otrzymałem taki nakaz. Od Beltrana? Tak. Jak uzasadniany? Obniżyć ceny. Mieszkańcy oaz zdecydowanie odmówili, przekonani, że podwójny biały dom zmieni stanowisko. Sytuacja jednak się pogarsza. Moje reklamacje pozostają bez odpowiedzi. Na szczęście dysponujemy solą z doliny. Na szczęście, powtórzył przybity Pazer. Ogolony w peruce, która zasłaniała mu pół czoła, ubrany w długą tunikę, połykacz cieni był nie do poznania. Ciągnąc za sobą na długim sznurze dwa osły, stanął u prowadzącej do kuchni bramy willi Pazera. Rządcy pokazał świeże sery, dzban słonego śmietankowego jogurtu i kwaśne mleko z ałunem. Zrazu nieufny rządca docenił jakość produktów. W chwili, gdy pochylił się nad dzbanem, połykacz cieni ogłuszył go i zaciągnął w głąb obejścia. Nareszcie był w środku. Połykacz cieni miał plan willi wezyra. Nie zostawił niczego przypadkowi. Wiedział, że o tej porze służba zajęta była w kuchni, gdzie jadali ogrodnicy. Nieobecność pawiana i Kema, którzy towarzyszyli Pazerowi w mieście, pozwalała mu działać niemal bez ryzyka. Morderca był nieczuły na przyrodę, poruszyła go jednak bujność ogrodu. Długi na 100 i szeroki na 200 łokci, rozplanowany tarasowo i pocięty rowami odwadniającymi na kwadraty, ogród miał część warzywną, studnię, basen kąpielowy, altanę osłaniającą od wiatrów, rząd strzyżonych krzewów od strony Nilu, podwójny rząd palm, cienistą aleję, otwartą altanę, całe kobierce kwiatów, głównie habrów i mandragory, winnicę, drzewa figowe, sykomory, tamaryszki, palmy daktylowe, perse oraz importowane z Azji rzadkie rośliny pachnące, które powinny zachwycić wzrok i węch. Ale człowieka ciemności nie zatrzymało to czarowne miejsce. Przeszedł koło basenu, gdzie rozkwitały błękitne lotosy i skulił się, zbliżając się do domu.
Znieruchomiał, wsłuchany w najdrobniejsze odgłosy. Nie zwrócił na niego uwagi ani osioł, ani pies. Zwierzęta były zajęte jedzeniem po drugiej stronie domostwa. Z planu wynikało, że znajduje się obok pokojów gościnnych. Przez niskie okno wśliznął się do prostokątnego pokoju z łóżkiem i kufrem na ubrania. W lewej ręce trzymał kosz, w którym miotała się żmija. Opuścił pokój i znalazł się zgodnie z przewidywaniami w ładnej czterokolumnowej sali. Na ścianach malarz przedstawił ogród z tuzinem igrających nim ptaków o barwnych upierzeniach. Morderca zamierzał wybrać ornament w tym rodzaju dla swojej przyszłej willi. Nagle zastygł bez ruchu. Z prawej, gdzie była izba łazienna, dobiegły go urywki rozmowy. Służąca polewała letnią i pachnącą wodą nagie ciało Neferet. Pani domu słuchała narzekań sługi dotyczących rodzinnych kłopotów i starała się ją pocieszyć. Połykacz cieni miał ochotę przyjrzeć się młodej, fascynująco pięknej kobiecie, ale najważniejsze było zadanie. Wycofał się więc i otworzył drzwi do wielkiego pokoju. Na niskich stolikach stały wazy wypełnione malwami, habrami i liliami. Oba łoża miały złociste drewniane wezgłowia. Była to sypialnia Pazera i Neferet. Wykonawszy zadanie, połykacz cieni minął czterokolumnową salę oraz łazienkę i wszedł do podłużnej komory wypełnionej najróżniejszymi buteleczkami i fiolkami. Prywatne laboratorium Neferet. Każdy lek oznaczony był nazwą oraz odpowiednimi wskazówkami terapeutycznymi. Bez trudu odnalazł ten, którego szukał. Znów usłyszał kobiece głos i szum wody. Odgłosy dobiegały z przyległego pomieszczenia. W lewym górnym rogu muru zauważył dziurę, której murarz nie zdążył jeszcze zamurować. Już się nie wahał. Wskoczył na stołek i stanął na palcach. Dojrzał ją. Służąca stojąc na ławce z cegły polewała pachnącą wodą stojącą znacznie niżej Neferet. Gdy skończyła, młoda kobieta o przepięknym ciele wyciągnęła się na kamiennej ławie. Sługa, wciąż skarżąc się na męża i dzieci, zaczęła delikatnie wcierać maść w jej plecy. Połykacz cieni sycił się tym widokiem. Ostatnia kobieta, której nadużył sylki z ofitych kształtach, była brzydactwem w porównaniu z Neferet. Przez głowę przeszła mu nawet myśl, by wkroczyć do łazienki, zadusić sługę i zgwałcić zachwycającą małżonkę Wezyra. Czas jednak naglił. Z pudełka wszystkiej pływaczki, pchającej przed sobą kaczkę, służąca końcem kciuka zaczerpnęła trochę pomady i roztarła ją poniżej pleców Neferet, by usunąć zmęczenie i przykurcze mięśni. Połykacz cieni powściągnął żądzę i opuścił domostwo. Krótko przed zachodem słońca Wezyr przekroczył bramę swojej posiadłości. Podbiegł do niego rządca. Panie, napadnięto mnie. Dziś rano w porze, gdy przychodzą wędrowni handlarze, ten człowiek przedstawił się jako serowar. Byłem ostrożny, bo go nie znałem, ale jakość jego towarów wzbudziła moje zaufanie. Ogłuszył mnie. Neferet wie o tym. Nie chciałem straszyć naszej pani, sam przeprowadziłem śledztwo. Co odkryłeś? Właściwie nic. Nikt nie widział tego osobnika na terenie posiadłości. Ogłuszył mnie i odszedł. Pewnie chciał coś ukraść, ale połapał się, że nic z tego nie będzie. Jak się czujesz? Trochę niepewnie. Idź odpocząć. Pazer nie podzielał optymizmu rządcy. Jeśli napastnikiem był tajemniczy zabójca, który kilkakrotnie próbował go zlikwidować, zapewne wszedł do domu. Jakie miał zamiary? Wyczerpany ciężkim dniem, w ciągu którego nie miał chwili wytchnienia, Wezyr chciał jak najprędzej zobaczyć się z Neferet. Szedł szybko główną aleją ogrodu, w cieniu sykomor i palm, podziwiając ich falujące listowie. Doceniał smak wody z własnej studni, smak własnych daktyli i fig. Czy szmer sykomor nie kojarzył się ze słodyczą miodu? Czy owoce Persei nie przypominał kształtem serca? Bóg dał mu przywilej rozkoszowania się tymi cudownościami, a nawet dzielenia ich z kobietą, którą pokochał całym jestestwem od chwili, gdy ją ujrzał. Neferet grała na przenośnej harfie o siedmiu strunach, siedząc pod drzewem granatowca. Jak i ona, drzewo zachowywało piękność przez cały rok, bo gdy jeden kwiat opadał, rozkwitał drugi. Dobrze ustawionym, wysokim, lirycznym głosem śpiewała bardzo starą pieśń o szczęściu wiernych zawsze kochanków. Pazer podszedł do niej, pocałował w szyję, w miejscu, gdzie dotyk jego warg wywołał u niej dreszcz. – Kocham cię, Pazerze. – Ja kocham cię bardziej. – Mylisz się. Ucałowali się z młodzieńczą namiętnością. – Źle wyglądasz, zauważyła. Wraca katar i kaszel. Przepracowanie i niepokój. Ostatnie godziny były bardzo męczące. Otarliśmy się o dwie katastrofy. Beltran, niewątpliwie, zorganizował podwyżkę cen, aby zasiać niepokój wśród ludu i przerwał handel solą. To dlatego nasz rządca nie mógł znaleźć konserwowanych gęsi, a co z suszoną rybą? W Memfisie wyczerpano zapasy. Uznają, że to twoja wina. Z reguły tak się dzieje. Co zamierzasz? Jak najszybciej wrócić do normalności.
W sprawie cen wystarczy dekret, ale co z solą? Nie wszystkie składy zniszczyła wilgoć. Niebawem karawany znów wyruszą z oaz. Co więcej, kazałem uruchomić rezerwy faraona w Delcie, w Memfisie i w Tebach. Konserw nie zabraknie na długo. By uspokoić nastroje, królewskie spichrze przez kilka dni rozdawać będą żywność, jak w okresach suszy. A kupcy? Jako odszkodowanie dostaną tkaniny. Przywrócono więc harmonię. Aż do następnego ataku Beltrana. On już nie przestanie mnie nękać. Nie popełnił żadnych błędów. Może twierdzić, że działa w interesie podwójnego Białego Domu, a więc faraona. Podwyżka cen żywności i zmuszenie sprzedawców do obniżenia cen soli wzbogaciłyby skarb i zubożyły lud. Beltram o to nie dba. Woli przymierze z bogatymi, których poparcie będzie mu niezbędne w chwili objęcia władzy. Chyba chodziło tylko o utarczkę ze mną. To był test na moją zdolność reagowania. On znacznie lepiej niż ja panuje nad systemem gospodarki, więc następne próby mogą być decydujące. Nie bądź aż takim pesymistą. Przejściowe czarnowidztwo to skutek zmęczenia. Dobry lekarz uleczy cię z tego. Znasz jakiś środek? Sala namaszczeń. Pacer pozwolił się tam zaprowadzić, jakby dopiero odkrywał to miejsce. Umył nogi i ręce, zdjął funkcyjną szatę i spódniczkę, a potem wyciągnął się na kamiennej ławie. Ręce naczelnego lekarza królestwa masowały go łagodnie, rozpraszając ból pleców i sztywność karku. Obróciwszy głowę na bok, pazer przyglądał się Neferet. Suknia z cienkiego lnu ledwie ukrywała jej kształty. Ciało było pachnące. Przyciągnął ją do siebie. Nie mam prawa cię okłamywać, nawet przez zatajenie. Naszego rządcę napadł dziś rano fałszywy serowar. Rządca nie zidentyfikował go, ale potem nikt nie widział tego człowieka. Tego, co już próbował cię zabić, a którego Kem jeszcze nie zidentyfikował. Możliwe. Zmienimy jadłospis, przewidziany na dzisiejszy wieczór, postanowiła Neferet, przypominając sobie tajemniczego mordercę, który upróbował zabić Pazera zatrutą rybą. Zimna krew żony wzbudziła podziw Pazera. Narastające pożądanie kazało mu zapomnieć o niepokojach i niebezpieczeństwie. Zmieniłaś kwiaty w naszym pokoju? Chciałbyś je podziwiać? To moje najgorętsze pragnienie. Przeszli z pokoju na maszyn do sypialni. Pazer rozbierał Neferet bardzo powoli, okrywając ją gorączkowymi pocałunkami. Ilekroć się kochał, wpatrywał się w jej czułe usta, długą szyję, twarde i krągłe piersi, smukłe biodra, szczupłe nogi i dziękował niebiosom, że spotkał go tak szalone szczęście. Neferet odpowiedziała na jego ogień i razem odczuli tajemną radość, jaką Hator, władczyni miłości, obdarza swoich wiernych. W wielkim domu panowała cisza. Pazer i Neferet odpoczywali. Nagle dziwny odgłos przyciągnął uwagę wezyra. Nie słyszałaś jakby uderzenia kijem? Neferet nastawiła ucha. Odgłos się powtórzył, a potem zapanował spokój. Młoda kobieta skupiła się. Dalekie wspomnienie stopniowo wynurzało jej się z pamięci. Po prawej, wskazał Pazer. Neferet zapaliła knot lampy oliwnej. We wskazanym przez męża miejscu stał kufer ze spódniczkami. Wezyr już miał podnieść pokrywę, kiedy scena wyłoniła się w jej pamięci. Chwyciła go za prawe ramię i zmusiła, by się cofnął. Zawołaj służącego i poproś, że przyszedł tu z kim i nożem. Już wiem, co tu robił fałszywy sprzedawca serów. Na nowo przeżywała każdą chwilę, kiedy to musiała schwycić węża i wycisnąć z niego truciznę, by przygotować lekarstwo. Wtedy także, gdy wąż bił ogonem o ścianę koszyka, w którym był zamknięty, słyszała taki odgłos, jak teraz słyszeli. Pazer wrócił z rządcą i ogrodnikiem. Uważajcie, poleciła im. W tym koszu jest rozwścieczony płas. Końca długiego kija rządca uniósł pokrywę kosza. Wyjrzała z niego sycząca głowa czarnej żmii. Ogrodnik, przyzwyczajony do zwalczania takich nieproszonych gości, przeciął ją na pół. Pazer kichnął parę razy, a potem dostał ataku kaszlu. Idę po twoje lekarstwo, rzekła Neferet. Ani jedno, ani drugie nie tknęło doskonałego posiłku, który przygotował kucharz. Natomiast z ucha zachwyciły pieczone żeberka z jagnięcia. Najedzony z brodą opartą na skrzyżowanych przednich łapach, zażywał zasłużonego odpoczynku u stóp swego pana. W laboratorium zastawionym fiolkami z drewna, kości słoniowej, z wielokolorowego szkła i alabastru, o kształtach też najrozmaitszych, owoców granatu, lotosu, papirusu czy kaczki, Neferet znalazła podstawowy składnik, płyn na bazie przestępu, który rozproszy chroniczne niemal przekrwienie, na jakie cierpiał Pazer. Jutro nakażę Kemowi, aby naszej willi pilnowali ludzie pewni, oznajmił wezyr. Podobny wypadek więcej się nie powtórzy. Neferet wlała 10 kropli do czarki i rozcieńczyła je wodą. Wypij to. Za godzinę wypijesz taką samą dawkę. Zamyślony Pazer sięgnął po czarkę. Ten zabójca musi być na żołdzie Beltrana.
Czy był jednym ze spiskowców, którzy zgwałcili Wielką Piramidę? Chyba nie. To zewnętrzny element właściwego spisku, że tak powiem. Co pozwala przypuszczać, że istnieją także inne. Zuch zawarczał, odsłaniając zęby. Zdumiało to pazera i Neferet. Pies jeszcze nikt tak się wobec nich nie zachował. Spokój, nakazał wezyr. Zuch stanął na tylnych łapach i nadal warczał. Co mu się stało? Kunter rzucił się na pazera i ugryzł go w rękę. Ten zdumiony wypuścił z rąk czarkę i podniósł pięść. Blada jak ściana, Neferet stanęła między nimi. Nie bij go, chyba zrozumiałam. Zuch cały rozanielony lizał stopy swego pana. To nie jest zapach nalewki z przestępu, powiedziała drżącym głosem Neferet. Morderca zastąpił zwykły roztwór skradzioną w szpitalu trucizną. To ja miałam cię zabić, przynosząc ulgę. Pantera piekła zająca. Suki zaś kończył właśnie fabrykować improwizowany łuk z akacjowego drewna. Przypominał jego ulubioną broń, która wyrzucała strzały na odległość 60 metrów w strzelaniu bezpośrednim, a na ponad 100 w strzelaniu parabolicznym. Już jako wyrostek Suti słynął z wyjątkowych zdolności do trafiania w sam środek odległych i bardzo małych celów. Jako król skromnej oazy bogatej w czystą wodę, doskonałe daktyle i zwierzynę podchodzącą do wodopoju, czuł się szczęśliwy. Suti lubił pustynię, jej moc i palący ogień, który kierował myśl ku temu, co nieskończone. Godzinami obserwował wschody i zachody słońca, niedostrzegalny ruch wydm, tańc piasku, któremu wiatr nadawał rytm. Zanurzając się w ciszę, pozostawał w kontakcie z płonącym bezmiarem, gdzie niepodzielnie królowało słońce. Miał wrażenie, że sięga poza bogów, dotyka absolutu. Czy należało opuszczać ten zapomniany przez ludzi skrawek ziemi? Kiedy wyruszamy? Zapytała pantera, przytulając się do niego. Może nigdy. Czyżbyś chciał się tu zakorzenić? A czemu nie? Suti, to przecież piekło. Czego nam brakuje? A nasze złoto? Nie jesteś szczęśliwa? Takie szczęście mi nie wystarcza. Chcę być bogata i rządzić armią sług w olbrzymim majątku. Ty mi będziesz nalewał dobre wino i nacierał nogi pachnącymi olejami, a ja ci będę śpiewać pieśni o miłości. Czy jest na świecie większa posiadłość od pustyni? A gdzie ogrodnicy, sadzawki, orkiestry, sale bankietowe? Ileż to rzeczy, których nam nie trzeba. Mów za siebie. Nie mam ochoty żyć jak nędzarka. Nie po to wyrwałam cię z więzienia, żeby tu utknąć. Nigdy nie byliśmy równi wolni. Rozejrzyj się wokół. Nikt nam nie przeszkadza. Nie ma żadnych pasożytów, tylko świat w całej swojej piękności i prawdzie. Czemu porzucać takie wspaniałości? Więzienie bardzo cię osłabiło, mój biedaku. Nie lekceważ tego, co mówię. Zakochałem się w pustyni. Ja już się nie liczę. Ty jesteś wygnaną Libijką, dziedzicznym wrogiem Egiptu. Potwór, tyran! Zaczęła okładać go pięściami. Suti chwycił ją za ramię i wywrócił na plecy. Pantera wyrywała się, ale okazał się silniejszy. Albo zostaniesz moją niewolnicą na piaskach, albo cię odtrącę. Nie masz do mnie żadnych praw. Wolę umrzeć, niż być ci posłuszną. Żyli nadzy, chroniąc się przed słońcem podczas najgorętszych godzin w cieniu palm i listowe. Gdy zwyciężały zmysły, ich ciała jednoczyły się w zawsze odnawiające się namiętności. Myślisz o tej zdzierze Tapeni, twojej legalnej małżonce? Tak, czasem, przyznaję. Zdradzasz mnie w myślach. Mylisz się. Gdybym miał pod ręką damę Tapeni, ofiarowałbym ją demonom pustyni. Zaniepokojona nagle pantera zmarszczyła brwi. Widziałeś je? Nocą, kiedy ty śpisz, obserwują szczyt wielkiej wydmy. Tam się pojawiają. Jeden ma ciało lwa i głowę węża. Inny ciało skrzydlatego lwa i głowę sokoła. A jeszcze inny. Spiczasty pyszczek, wielkie uszy i rozwidlony ogon. Żadna strzała ich nie dosięgnie, żadne lasso nie schwyta, żaden pies nie dogoni. Kpisz ze mnie. Te demony czuwają nad nami. Ty i ja należymy do ich rasy, nieposkromionych i okrutnych. Śniło ci się, nie ma takich istot. A przecież ty istniejesz. Puść mnie, jesteś za ciężki. Na pewno. Zrobił się przymilny. Nie, warknęła, przewracając go na bok. Ostrze siekiery wbiło się w ziemię o kilka centymetrów od miejsca, gdzie znajdowali się sekundę wcześniej i otarł o skroń Sutiego. Kątem oka dojrzał napastnika, wysokiego Nubijczyka, który sięgnąwszy pod trzon broni, zastygł w skoku tancerza naprzeciw swego łupu. Skrzyżowali spojrzenia. W jego oczach Suti dojrzał własną śmierć. Nie było o czym mówić. Nubijczyk wykonał młynek siekierką. Uśmiechał się pewny własnej siły i zręczności i zmusił przeciwnika, by się cofnął. Suti plecami uderzył się z pniem akacji. Nubijczyk podniósł broń w chwili, gdy pantera chwyciła go za gardło. Nie docenił siły młodej kobiety i próbował ją odtrącić, waląc łokciem w pierś. Obojętna na ból pantera wykuła mu oko.
Rycząc z bólu, podniósł siekierę, ale ona zwolniła już chwyt i padła na piasek. Sutie pochyloną głową uderzył murzyna w brzuch i przewrócił go. Pantera udusiła go kijem. Nubijczyk wymachiwał rękoma, lecz nie zdołał się wyswobodzić. Suti pozwolił kochance dokończyć dzieła zwycięstwa. Wróg ze zgniecionym gardłem skonał uduszony. Był sam? Zapytała pełna niepokoju. Nubijczycy polują w bandach. Boję się, że ta twoja ulubiona oaza zamieni się w pole bitwy. Naprawdę jesteś demonem. To ty zniszczyłaś mój spokój, przyciągając go tutaj. Nie należałoby się stąd jak najszybciej wynieść? A jeśli był tylko on jeden? Mówiłeś coś przeciwnego. Porzuć złudzenia i uciekajmy stąd. Dokąd? Na północ. Aresztują nas egipscy żołnierze. Muszą być rozstawieni w całej okolicy. Jeśli pójdziesz moim śladem, umkniemy im i odzyskamy złoto. Pantera okazywała swój zapał, tuląc kochanka. Już o tobie zapomnieli. Myślą, że się zagubił, może umarł. Przejdziemy przez ich linię, ominiemy fortecę i będziemy bogaci. Niebezpieczeństwo podnieciło Libikę. Ukoić ją mogły tylko ramiona kochanka. Młodzieniec chętnie spełniłby jej oczekiwania, gdyby nie dostrzegł niezwykłego poruszenia na szczycie wielkiej wydmy. Są i inni, szepnął. Ilu? Nie wiem, czołgają się. Przejdźmy drogą Oryksa. Pantera zmieniła zdanie, gdy zauważyła kilkunastu Nubijczyków, którzy kryli się za skałami obłego szczytu. No to na południe. I ten kierunek był odcięty. Wróg otoczył oazę. Zrobiłem 20 strzał, rzekł Suti, ale to nie wystarczy. Twarz pantery zastygła. Nie chcę umierać. Przytulił ją do siebie. Zabiję ich więcej, jeśli się wdrapię na najwyższe drzewo. Jednego dopuszczę do oazy, a ty zabierz go siekierą. Odbierzesz kołczan i dostarczysz mi go. Nie mamy cienia szansy. Wierzę w ciebie. Z góry Suti mógł je rozróżnić. Około 50 ludzi, jedni zbrojni w pałki, ni w łuki i strzały. Nie sposób było im się wymknąć. Będzie walczył aż do końca i zabije panterę, zanim ją zgwałcą i zaczną torturować. Ostatnia strzała będzie dla niej. Daleko za Nubijczykami, na krawędzi jednej z wydm, Oryks, który ich prowadził, walczył z coraz gwałtowniejszym wiatrem. Języki piasku odrywały się od wzgórza i ulatywały w niebo. Nagle antylopa zniknęła. Trzech czarnych wojowników nadbiegało z krzykiem. Suti nadciągnął łuk, instynktownie wymierzył i strzelił trzy razy. Mężczyźni pali twarzą do ziemi z przebitą piersią. Zastąpiło ich trzech następnych. Młodzieniec trafił dwóch, trzeci oszalały z wściekłości wpadł do oazy. Wysłał strzałę ku wierzchołkowi drzewa, ale chybił. Pantera rzuciła się na niego, lecz i splątane ciała zniknęły z pola widzenia Sutiego. Nikt nie wydał z siebie głosu. Nagle pień drzewa się poruszył. Ktoś się po nim wspinał. Suti napił łuk. Spod liści akacji wyłoniła się ręka z kołczanem pełnym strzał. – Mam go! – zawołała pantera cała drżąca. Suti zsunął się ku niej. – Nie jesteś ranna? – Byłam szybsza od niego. Nie mieli czasu na wzajemne gratulacje. Ruszył kolejny atak. Łuk Sutiego był precyzyjny, choć bardzo prosty. Suti musiał jednak strzelać dwa razy, żeby trafić łucznika, który w niego celował. – To wiatr! – wyjaśnił. Gałęzie zaczynały się uginać pod naporem rodzącej się nawałnicy. Niebo przybrało kolor miedzi. W powietrzu unosił się kurz. Porwany przez burzę ibis omal nie rozbił się o ziemię. – Schodzimy – rzekł Suti. Drzewa jęczały i trzeszczały złowrogo. Wyrwane z korzeniami palmy wciągnęła żółta trąba powietrzna. Gdy Suti dotknął ziemi, rzucił się na niego jakiś Nubijczyk ze wzniesioną do góry siekierą. Oddech pustyni był tak mocarny, że spowolnił ruchy murzyna. Ostrze nadcięło jednak lewe ramię Egipcjanina, który połączony pięściami złamał nos wrogowi. Rozdzieliła ich nawałnica. Nubijczyk gdzieś znikł. Ręka Sutiego chwyciła dłoń pantery. Choćby umknęli Nubijczykom, nie oszczędzi ich przerażający gniew pustyni. Niesłychanie gwałtowne fale piasku paliły jej w oczy i przykuwały w miejscu. Pantera odrzuciła siekierę, Suti swój łuk. Przykucnęli pod palmą, której pień ledwie dostrzegali. Ani oni, ani ich napastnicy nie byli już w stanie się ruszyć. Wiatr wył, ziemia usuwała im się spod nóg, a niebo znikło. Spojeni ze sobą, już przykryci całunem złotych ziaren, które chłostały ich skórę, Egipcjan i Libijka czuli się zagubieni wśród rozjuszonego oceanu. Zamykając powieki, Suti pomyślał o pazerze, swoim duchowym bracie. Dlaczego nie przybył mu z pomocą? Kem spacerował po nabrzeżach portu w Memfisie, asystując przy wyładowywaniu towarów i załadunku żywności dla Górnego Egiptu, Delty i obcych krajów. Znów zaczęto dostarczać sól, co ukoiło rodzące się niezadowolenie ludności. Mimo to Nubijczyk nadal był zaniepokojony, bo dziwaczne plotki na temat szwankującego zdrowia Ramzesa i upadku kraju nie przestały krążyć.
Szef policji wściekał się sam na siebie. Dlaczego nie zdoła zidentyfikować człowieka, który próbował zabić Pazera? Oczywiście teraz złoczyńca już nie będzie mógł przedostać się do posiadłości wezyra, bo dniem i nocą czuwają tam siły policyjne. Kem nie dysponował jednak najmniejszą nawet poszlaką. Żaden z jego informatorów nie zdołał natrafić na jakiś poważny ślad. Kryminalista pracował samotnie, bez pomocy, nikomu się nie zwierzając. Jak dotąd ta strategia działała na jego korzyść. Kiedy wreszcie popełni błąd, kiedy zostawi po sobie znaczący trop? Policyjny pawian, w przeciwieństwie do kolegi, był w dobrym humorze. Spokojna i czujna małpa nie gubiła żadnego szczegółu ze sceny rozgrywającej się na jej oczach. Przed domem Sosny, biur administracji zajmujący się transportem drewna, zabójca przystanął. Śledząc najdrobniejsze reakcje małpy, Kem nie poganiał jej. Czerwone oczy zabójcy przykuł człowiek, wkraczający pospiesznie na pokład olbrzymiego statku towarowego, którego ładunek osłonięty był płachtami. Wysoki, bardzo nerwowy, w płaszczu z czerwonej wełny. Sztorcował marynarzy, nakazując pośpiech. Dziwne zachowanie tuż przed długą podróżą, naprawdę. Po co irytować dokerów, zamiast odprawiać rytuał odjazdu? Kem wszedł do głównego gmachu domu Sosny, gdzie skrybowie wypisywali szczegółowo zawartość ładunku i rejestrowali na drewnianych tabliczkach trasę statku. Szef policji zwrócił się do jednego ze swych przyjaciół, Fircyka rodem z Delty. Dokąd płynie ten statek? Do Libanu. A co przewozi? Dzbany z wodą i bukłaki. To kapitanowi tak się spieszy? O kim mówisz, Kemie? O człowieku w czerwonym wełnianym płaszczu. To armator. Zawsze taki zdenerwowany? Zwykle jest raczej dyskretny. Pewnie przeraził się twojej małpy. Komu podlega? Podwójnemu białemu domowi. Kem wyszedł z domu Sosny. Przy pomoście stał pawian, odcinając armatorowi zejście na ląd. Ryzykując złamanie karku, ten próbował mu umknąć i skoczyć na nabrzeże, ale małpa chwyciła go za kołnierz i przerzuciła na pokład. Czemu się boisz? Zapytał Kem. On mi udusi. Nie zrobi tego, jeśli odpowiesz na pytanie. To nie mój statek. Ale ty odpowiadasz za ładunek. Dlaczego ładujesz bukłaki w sektorze domu Sosny? Inne nabrzeża były zajęte. To nieprawda. Pawian wykręcił mu ucho. Zabójca nie znosi kłamców. Płachty, podnieś płachty! Podczas gdy pawian pilnował podejrzanego, Kem posłuchał tej rady. Istotnie, odkrycie było zdumiewające. Pnie sosen i cedrów, deski z akacji i sykomor. Kem odczuł żywą radość. Tym razem Beltram popełnił błąd. Neferet odpoczywała na tarasie willi. Powoli przychodziła do siebie po okrotnym szoku, który nadal dręczył ją w snach. Sprawdziła zawartość naparów w swoim laboratorium, bojąc się, że morderca nalał truciznę do innych fiolek. Ale on ograniczył się do jednego jedynego leku, przeznaczonego dla Pazera. Wezyr, świeżo ogolony przez doskonałego cyrulika, czule ucałował żonę. Jak się dziś czujesz? Dużo lepiej, wracam do szpitala. Kem przysłał mi właśnie list. Twierdzi, że ma dobrą wiadomość. Rzuciła mu się na szyję. Błagam, zgódź się, by cię pilnowano, kiedy podróżujesz. Bądź spokojna. Kem przysłał mi swego pawiana. Szef policji stracił swój legendarny pokój. Dotykał drewnianego nosa z niezwykłą nerwowością. Mamy Beltrana, oznajmił. Pozwoliłem sobie wezwać go natychmiast. 5 policjantów prowadzi go do mego biura. Masz solidne dane? Oto, co stwierdziłem. Pazer dobrze znał ustawodawstwo dotyczące handlu drewnem. Istotnie, Beltran popełnił gruby błąd, który podlegał ciężkim karom. Jego szydercza mina nie świadczyła jednak o żadnym niepokoju. Po cóż ten pokaz siły? Zdziwił się. O ile wiem, nie jestem bandytą. Usiądź proszę, rzekł Pazer. Nie mam ochoty, praca na mnie czeka. Ten przechwycił właśnie statek towarowy płynący do Libanu, a wynajęty przez armatora podległemu podwójnemu białemu domowi, czyli tobie. Nie on jedyny. Zgodnie ze zwyczajem, na ładunki przeznaczone dla Libanu składają się alabastrowe wazy, naczynia, lniane tkaniny, wołowe skóry, rolki papirusu, sznury, soczewica i suszone ryby. Wszystko wymienione za drewno, którego nam brakuje i które stamtąd importujemy. To dla mnie nic nowego. Ten statek przewiózłby pnie cedrów i sosen, a nawet deski z naszej akacji i sykomor, a taki eksport jest zabroniony. Inaczej mówiąc, odesłałbyś materiały, za które zapłaciliśmy, a nam zabrakłoby drewna dla naszych budowli, na słupy wbijane u wejścia do portów i świątyń, a także na sarkofagi. Beltram nie tracił konstenansu. Kiepsko znasz sprawę.
Deski zamówił książę Byblos na trumny kurtyzan. On bardzo ceni jakość naszych akacji i sykomor. Czy egipskie materiały nie są gwarancją wieczności? Odmówić mu tego prezentu byłoby ciężką obelgą i politycznym błędem o poważnych, zgubnych konsekwencjach. A pnie sykomor i sosen? Młody wezer nie zna technicznych subtelności, które rządzą naszą wymianą. Liban zgodził się dostarczać nam gatunków odpornych na grzyby i insekty, a te pnie takie nie były. Dlatego kazałem im zwrócić ładunek. Eksperci potwierdzili fakty, dokumenty są do Twojej dyspozycji. Przypuszczam, że eksperci podwójnego Białego Domu. W powszechnej opinii są najlepsi. Nie jestem naiwny, Beltranie. Zorganizowałeś handel z Libanem, by się wzbogacić i korzystać ze wsparcia naszych najważniejszych partnerów handlowych. Odtąd import drewna leżeć będzie jedynie w mojej kompetencji. Jak sobie życzysz. Jeśli nadal będziesz tak postępował, przygniecie cię ciężar zbyt wielkiej odpowiedzialności. Wezwij mi lektykę, proszę, spieszę się. Ten był zdruzgotany. Wybacz, że cię ośmieszyłem. Dzięki tobie odrąbimy jedną z jego głów. A ile trzeba ich odciąć, by go osłabić? Tyle, ile trzeba. Redaguję właśnie dekret nakazujący szefom prowincji zasadzenie dziesiątków drzew, aby można było odpoczywać w ich cieniu. Co więcej, żadnego nie będzie można ściąć bez mego pozwolenia. I co to ma przynieść? Ma przywrócić ufność w przyszłość przytłoczonych plotkami Egipcjanom, dowieść im, że przyszłość jest równie pogodna jak zieleń liści. A sam w to wierzysz? Czyżbyś ty wątpił? Nie umiesz kłamać wezyrze Egiptu. Beltram pragnie tronu, prawda? Pazer milczał. Rozumiem, że twoje usta milczą. Nie przeszkodzisz mi wierzyć własnej intuicji. Prowadzisz walkę na śmierć i życie i nie masz żadnej szansy na zwycięstwo. Od samego początku ta sprawa jest podejrzana, a my mamy związane ręce. Nie wiem dlaczego, ale pozostanę przy tobie. Beltram pogratulował sobie przyzorności. Na szczęście podejmował najróżniejsze skuteczne środki ostrożności i przekupywał wystarczająco wielu urzędników, aby pozostać bezpiecznym, niezależnie od rodzaju ataku i jego przyczyny. Wezyr przegrał i nadal będzie przegrywał. Nawet jeśli odkryje niektóre jego sposoby działania, będzie odnosić jedynie żałosne zwycięstwa. Beltranowi towarzyszyło troje służby z podarkami dla Sylkis. Była wśród nich kosztowna pomada do natłuszczania i perfumowania włosów jej peruk. Kosmetyk złożony z pyłu alabastru, miodu i czerwonej sody, który uczyni jej skórę jeszcze delikatniejszą, oraz znaczna ilość najwyższej jakości kminku, środka przeciwko niestrawności i biegunkom. Pokojówka Sylkis miała gniewną minę. To żona powinna powitać Beltrama i wymasować mu nogi. Gdzie ona jest? Pańska małżonka leży w łóżku. Na cóż znów cierpi? Na kiszki. Co jej podałaś? To, o co prosiła, małą piramidkę nadziewaną daktylami i napar z kolendry. Lekarstwo słabo działa. Pokój był wietrzony i okadzony. Sylkis bardzo blada zwijała się z bólu. Na widok męża zaczęła się mizdrzeć. Jakie nadużycie znów popełniłaś? Żadnego, zwykłe ciasteczko, bóle się zwiększają, kochany. Jutro wieczorem musisz być pełna radości i na nogach. Zaprosiłem do kilku szefów prowincji i będziesz musiała czynić honory domu. Neferet umiałaby mnie wyleczyć. Zapomnij o tej kobiecie. Obiecałeś mi. Nic ci nie obiecywałem. Pazar nie chce się ugiąć. Ta marionetka nadal prowadzi zawziętą walkę. Prosić tu jego żonę byłoby z naszej strony niewybaczalną słabością. Nawet żeby mnie ratować? Nie jesteś taka chora, to tylko niedyspozycja. Zaraz wezmę kilku lekarzy. Myśl tylko o tym, żeby jutro wieczorem być na nogach i uwodzić ważnych panów. Neferet rozmawiała ze starym mężczyzną o opalonej, pomarszczonej skórze. Był gadatliwy i pokazał jej gliniane naczynie, nad którym pochyliła się z zainteresowaniem. Podchodząc bliżej, Pazer rozpoznał pszczelarza, niesprawiedliwie skazanego na obóz pracy, z którego go wydobył. Stary człowiek wstał i skłonił się. Wezyr Egiptu, co za radość znów cię widzieć. Niełatwo było wejść do waszego domu. Zadano mi dziesiątki pytań, sprawdzono moją tożsamość, a nawet przebadano moje naczynia z miodem. Jak się mają pszczoły na pustyni? Doskonale, dlatego tu jestem. Skosztuj tego niebiańskiego pożywienia. Jak głosili bajarze, bogowie, których zachowanie ludzi często rozgoryczało, odzyskiwali radość jedząc miód. Łzy boga Re, spadając na ziemię, zmieniły się w pszczoły, a zadaniem tych czarodziejek alchemii była przemiana roślinności w jadalne złoto. Zapach miodu zdziwił Pazera. Nigdy nie widziałam takiego zbioru, powiedział pszczelarz, ani w takiej obfitości, ani w jakości. Zaopatrzone zostaną wszystkie szpitale, wtrąciła Neferet, i starczy na znaczne zapasy. Miód, łagodzący podłoże wielu leków, używany był w terapii oka, w leczeniu chorób krążenia i płuc. Służył też ginekologii i wchodził w skład wielu innych środków leczniczych. Pielęgniarze używali go do opatrunków.
Mam nadzieję, że nie zawiedziesz okrutnie naczelnego lekarza królestwa, dodał stary. Czego się lękasz? Zapytał Pazar. Nowiny szybko się rozchodzą. Odkąd znana jest wielkość zbiorów, część pustyni, gdzie za sesentami, nie jest już taka spokojna jak dawniej. Obserwują nas, kiedy wyjmujemy fragmenty plastrów i zlewamy miód do naczyń zamykanych woskiem. Boję się, że gdy zakończymy pracę, napadną nas i oprabują. Policja was nie pilnuje? Jej siły są niewystarczające. Mój zbiór to prawdziwa fortuna, której nie zdołaliby obronić. Oczywiście Beltram już o tym wiedział. A pozbawienie szpitali tej podstawowej substancji mogłoby wywołać ostry kryzys. Zawiadomią Kema. Zabezpieczymy transport. Wiesz, jaki dziś dzień? Spytała Neferet. Pazer milczał. Wigilia Święta Ogrodów. Twarz wezyra rozpromieniła się. Bogini Hator przemawia twoim głosem. Będziemy rozdawać szczęście. Rano w dniu Święta Ogrodów narzeczeni i młodzi małżonkowie zasadzali w ogrodach drzewko sykomory. Na placach miast i wiosek nad brzegiem rzeki częstowano się ciastkami, rozdawano bukiety kwiatów i popijano piwo. Dziewczyny, natarłszy się maściami, tańczyły przy dźwiękach fletów, lir i tamburynów. Chłopcy i dziewczęta mówili o miłości, starzy przymykali oczy. Kiedy skrybowie wręczyli burmistrzowi naczynia z miodem, rozległy się oklaski przeznaczone dla wezyra i faraona. Czyż pszczoła nie była jednym z symboli władcy Egiptu? Jadalne złoto, ze względu na wysoką cenę, dla większości rodzin było prawie nieosiągalnym marzeniem. Ich marzenie spełni się w ten świąteczny dzień, obchodzony pod protektoratem Ramzesa Wielkiego. Uradowani Neferet i Pazer słyszeli z tarasu swego domu dobiegających echa śpiewów i tańców. Zbrojne bandy, które zamierzały zaatakować konwoje z miodem, aresztowała policja. Stary pszczelarz świętował z przyjaciółmi, zapewniając, że kraj jest dobrze rządzony, a miód rozproszy nieszczęścia.